Bartek! No mówię mu! Zablokował to! On ma wyzwać Sadowskiego! Łeb mnie boli już. Wiesz co, Brusiku? No? Musisz, dobra, ja czekam, musisz ty wyzwać Sadowskiego, bo masz... Powiedz mu, że czat można czytać wtedy, kiedy ktoś nie podpowiada! Mam go! Mam partię. Mogę startować? Dobra. Startuj, Sadowski. Dobra. Powodzenia. Dobra. Dobra, zaskoczę go. D4 miało być. Gdzie ta muzyka leci? Kurwa. Nie, no nie zagram D4. Przepraszam. Bez przesady, szanujmy się. Lecę. Lecę bez pamięci. Za chwilę, kurwa, Hetman tu się święci. Nie, dobra, nie będę rapował ani nic. Dobra, tak nie gra. Nie chcę na start dostać jakiegoś ciebąstwa. Ja się boję grać, serio? Ćwiczyłem to z nim! No ćwiczyłem to z nim! Ćwiczyłem to z nim dzisiaj! Kto był na streamie? Siema. Random Brucek w to pierdolony debila. Dzisiaj pokażę wam analizę, która przekona was do mojego zdania. Widzieliście to, bicie koniem, no. Że jest on ćwierć mózgiem. Jak on grał te ręki, te ruchy, kurwa, co on? Na wszystkie linie na pamięć? Co jest? No, wszystkie linie zna. To nie jest normalne. On podobno nie gra tak dobrze w szachy, a chłop gra wszystkie ruchy od ręki. O, odezwał się ekspert i sekspert, kurwa. Rozmowa, dobra. Wiecie kogo z wiecie kim. To. Ten gra źle, a ten drugi w szoku, bo szybko. Jak przejebiesz tam swój konto na Twitchu? Nie no, aż tak to nie, ale jestem obsrany, serio. Ręce mi się trzęsą, to nie jest żart. Chłopie, jak ja przegram na prostu to... Ale on ma większe ero niż ja. On kurwa naprawdę dobra, może być pizzę lepszy, za nie? To jest najgorsze. Kurwa, już coś podjebałem. Już coś podjebałem, ty. Niedobrze! Ej, ja tu chyba... Czekajcie, gdzie on tym koniem pójdzie teraz? Bo ja się zacząłem bać! Dobra, atak! Dobra, spróbuję go zmatować jak najszybciej to jest możliwe, dobra? Próba matowania. Kurwa, ja muszę zacząć liczyć cokolwiek! Skup się, błagam! No co jest? Nie, to nie, ej, naprawdę, naprawdę, za chwilę mnie coś powali. Jak ja oglądam, jak gra Random Bruce na streamie, to chłop podwala Hetmana za Hetmanem, gra jakieś ruchy, naprawdę, szczapy, nie da się tego oglądać. A teraz chłop wychodzi, wzmacnia sobie konia, wiąże mnie jakoś tutaj dziwnie. Nie no, on to jest taki, on naprawdę, on to, ta, albo, nie no, to jest totalnie, nie rozumiem tego. Jak to się niby dzieje? Nie no, jeszcze Sadowski z nim przegra. Widmy w gnoju stoją, a ten łapami. Ja nie wiem, widzowie, można otworzyć zwierzyniec, nie? Czy grozi mi ten koń w ogóle, który jest związany teraz, tutaj, czy nie? 1000 zł na Sadowskiego, cichy byku? Nie przyjmuję. Ja bym tu zagrał coś porąbanego, a dobra, czy ja mam... Dobra, bo słuchajcie. Ja... Przyszedł mi do głowy taki jeden plan. Nie wiem, czy to w ogóle ma rację bytu na bloku, czy nie. Ale... Kurwa, to... Czaję, oprócz twojego donate'a, bo my już tego szota widzieliśmy. Dwa razy. Żeby zagrać G4, jak on to zbije, to ja biorę konia za takim na gońca, on odchodzi gońcem, a ja gram... O, ja pierdolę, nie no, jak ja to poddyję. Jak się boję, nie? Dzisiaj ja już nie wytrzymałeś na streamie Brusa i takiego twardego podejścia brakowało. Jakby jeszcze spokorniał i zapamiętywał rzeczy, które mu przekazujesz, coś by z tego było. Tylko ego trzeba schować. Przede wszystkim mam tak żółtą skórę i mordę, że muszę obniżyć filtr. Nikt mi nie powiedział, że mam taką żółtą mordę. To raz. Po drugie, jeśli wy myślicie, że twarda ręka i mocne... Jezus Maria. Mocne słowo w stronę Brusa coś pomogą, to chyba jesteście naiwni. Bo do Brusa nie ma złotej rady. Możesz być miły, niemiły. Nie ma zasady.
bo dzisiaj analizowałem z nim tą pozycję i zajęło mu to 2 sekundy, żeby od ręki zagrać tak, rozumiesz to? Dzięki za... Dzień dobry. I co teraz? Ja bym przydusił mu tamtego, ale nie mogę. No dobra, teraz to jest naprawdę zadymka, nie? Teraz naprawdę jest zadymka. Dobra. Skarmiona zadymka. Chłop otworzył króla, ja nie Oboję wiem, co się, zrobię. Za chwilę coś tu poddymi. Ale nie no, to teraz tu mam taką pozycję z czapy, nie? Naprawdę, teraz mam taką pozycję z gówna ulepioną. Nie no, po co ja to zrobiłem? Ale liczę na to, że on powali Hetmana na H4 teraz. Liczę, że on zagra H4 z planem... No nie, no nie zagra tak bez przesady. I skapnie, że tam patrzy koń, nie? I dam mi Hetmana za frajer. Ja obstawiam ten ruch, daję mu 50% szans, dobra. Najgorsze jest to, że teraz Bruce gra całkiem dobrze. On mnie atakuje. Nie no, jaki ma patrzy i obrona no, koń jest tak nawczy, czarnopolowy, strasznie. Czy ja tu mogę no, bardzo odpalić? Dużo mówi, bardzo dużo mówi Sadowski. Ja bym wzmocnił po prostu, wzmocniłbym tego pionka, żeby go nie tracić. Dobra, gram H3 po prostu chyba. Potem pionek wisi, czy ja go mogę jakoś inaczej wspomóc? A Bruce czemu nic nie mówi? Zagram bo to. Bruce jest zolą. Ale przejdziemy do... Czekajcie. Jezu, ja widzę co on pinguje, dobra. Gram tu. Co on wymyśli na to? Muszę pamiętać, że to jest random Bruce. Zaatakować mu gońca, bo ten goniec tutaj za dużo mi robi nieprzyjemności. Wie pan co to znaczy? Zdejmę mu tego gońca, to będzie mi łatwiej. Ale znowu jak kiedyś byłeś lepszym coachem, ale trafiłeś na mega talent, którego nie potrafisz oszlifować. Musisz się przyznać do błędy, że nie umiesz trenować szachowych talentów. Ale to jest genialny ruch. No nie ma dobrze. Chowa gońca? Nie chowa gońca! A nie, no A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, ale tutaj F, G, H. Dzięki za słowo. Ale mogę tego konia... Widzowie, jeden to jest nasterydowany idiota, który robi losowe ruchy i dodaje do nich ideologię i tłumaczy, że wygrał partię mocą psychiki i wystraszył przeciwnika, a drugi liczy podwalenie hetmana w jednym i klasyfikuje to jako dobry ruch. Po czym mówi, mi skliknęłem i się poddaje. I ja jestem złym coachem. Jak masz nauczyć człowieku, przykładowo, nie wiem, psa latać? Bo chyba jedyną możliwością jest wystrzelenie go z procy. To tak jakby nauczyć random Bruce'a grać dobrze w szachy i mu wszczepić w dupsko silnik szachowy. Moc psychiki gigaczat. Widzowie, no niemożliwe to jest. Chyba, no jest jedna opcja, jest tak. Patrzcie, zagram z planem zbicia gońca i zdobędzie konia. A on liczy króla do przodu. Ale czy on mi w ogóle jakoś teraz grozi czymkolwiek? Chyba nie grozi mi niczym, nie ma żadnej tutaj, nie ma ataku żadnego. Zagram królem na H2, wspomogę sobie to pole. Kurwa, misklik! Dzięki, Wuk 0-0 za prime. Kurwa! Nie. Nie, ale czy to coś zmienia w ogóle? Czy to coś w ogóle zmienia? Widzowie, oczywiście, że jestem mad. Mieliśmy już ten temat za sobą. Wydaje mi się, że muszę troszkę odpocząć od niektórych uczniów, którzy są zdolni bardzo, ale potrzebują innego podejścia. Spoko, mamy jeszcze Slaya, Rybsona, mamy Hogwart. Dobra, biję tego gońca, bo mnie strasznie irytuje. Już mam go dość. Jest jeszcze Ortiz, jest jeszcze Lewus, ale Lewusa wziął dzisiaj Jasku. Sadowski lepiej rozumie szachy. Na czutkę, Sadowskiemu brakuje zadań, żeby z automatu wskoczyć na 1100 elo. Dobra, atakuję go, dobra, koniec tego, atakuję go, mam to gdzieś. On 3 minuty na zegarze,
Fajnie, czego ja tak dużo myślę i wodę wyrzuciłem, chce mi się pić. Ej, to nie jest Random Bruce, widzowie, to nie jest Random Bruce. I powiedzcie mi, że Random Bruce nas, no, gra normalnie. No niemożliwe to jest. To jest niemożliwe. Ja w to nie wierzę. Co on robi? Co on robi? Pcham to! Nawet tu nie ma widłów, bo on może taka uciec tu, no szachem. Boże, ale nie w tą stronę, jest. Nie w tą stronę. Atakować go królem? Nie w tą stronę. Chciałam go atakować królem, te jazdy, jak go zrobię, to jest królem. Boję się, że on ci znajdzie. Top 1, dzięki, super. Ale tam nie ma widełek, bo tam jest bronione. Nie no, atak królem to chyba trochę przesada jest. To jest chyba trochę przesada, nie? Atak królem to najlepszy ruch. Dobra, nie, po prostu go zagram tu, bezpiecznie. Bo to jak ja tam wyjdę tym, to naprawdę już będę musiał uciekać, nie? Ten co mówi o twardej psychice, dobra, mówi, że ja tak królem to przesada. Co tu się dzieje? Ty, on po tym ruchu stąpuje. To muszę pilnować. Nie no, ja to przejebię za chwilę na czas. Co ja mam tu no robić? No nie wiem, czy założę to konto na ten speedrun, bo ja mam konto pod speedrun, a czeską za to banuję. A muszę najpierw napisać do czeskomu. Dobra, wybijam tego pionka już. Nie, nie mam pomysłu, może mam czas, nie mam czasu na to, żeby przeanalizować normalnie sytuację. Dobra, gońca tu, cofniemy tego tu. Chyba, że wiem, co zrobię. Założę konto. Dobra, atakujemy i... go. Na pełnej. Napiszę do nich, nie? Po czasie, whatever. O ile tak to działa, albo najpierw napiszę do czerwa, tylko jest późno troszkę. Jezu, te jego konie jak są w mojej bazie normalnie. Widzowie, ten czat zapierdala i mi się ścina komputer. To też mnie trochę irytuje, po tym wczorajszym Hogwarcie. On czy on chce mi dać mata tu. On chce mi dać mata. Okej, czerw komentuje. Jest mat w jednym na G2. Trzeba zagrać goniec D5, bo inaczej traci figurę i dostaje mata. No chce mi dać mata. O, zauważył. Nawet mądre. Nie no, ja się boję, tam te konie tak mnie napierają, że ja nie widzę, co się dzieje. Nie wiem, gdzie one atakują już. Ja już nie wiem, gdzie one mają atak, a gdzie nie mają, serio. Atakują to samo pole, no nie mogę. Muszę się pozbyć tych koni jakoś. Serio, królem chyba zaatakuje te konie. Wyjdę tam królem i będę napieprzał te konie, bo po prostu nie widzę innej opcji. O kurde, bez kitu. Przewaga białych i to chyba nawet po tym, serio. Ale czym to zagra? Dobra, czekaj, idź tam królem. Nie no, moim zdaniem król G3 działa, nie? Nie no, nie mam... Dobra, idę po te konie, naprawdę. Idę po te konie, bo mnie za chwilę mnie coś pierdzielnie. Dobry ruch, moim zdaniem. Idę po te konie, no, tym królem. Nie mam czasu nawet popatrzeć, gdzie te konie atakują, czy mi gdzieś widełek nie zrobi. Nie mam na to czasu. Puszczam kierownicę. I idę królem. Najgorsze jest to, że jeśli Sadowski wygra, idę to Bruce się załamie. Już mam to gdzieś. Mam to totalnie już gdzieś, co się stanie. Dobra, zobaczmy teraz drugi punkt widzenia. Co mówi Brusik? Ty, no jak nie on, ale to dobrze. Muzyka klasyczna, zero pierdolenia, nie ma szerszeni. On chyba naprawdę wziął sobie do serca nas. Dobra, nawet jak przegra, to ja będę dumny. Pcham go teraz. Pcham go i daję mu mata tam. Daję mu tam, tylko mam minutę 47. Myśl, Brusik, myśl. Myśl, Brusik. Proszę, zagraj teraz nad wieżą. A nie, nie możesz. Bo to dobra jest akurat.
No patrz, ej nie no, za, nie no, za chwilę naprawdę nie uwierzę. Nie uwierzę za chwilę, że on to sam gra takie rzeczy, no. No ale to jest taki dobry ruch, co ty pierdolisz? Człowieku. Sorry guys, ja nie wierzę. Ale znalazłem fajną zagrywkę teraz. Super zagrywkę znalazłem teraz. Jezu, widzę to. Mam minutę 44 na zrealizowanie planu. Jest wysoko, ale widzę. Bicie. Super. Tak, Brusiku. Czy ja to mam wybić? Dobra, nie biję tego. Biję to wieżą. Dalej realizuję plan. Niech on to zbije. Jak on to zbije, to ja mu daję szacha. Za chwilę mu daję mata. Jakoś chyba. Co to za muzyka leci? Czy ja mam czas, żeby zmienić piosenkę? Trochę mało. O kurde! Szachy! Kurwica! O kurwica! Dobra, bierz to! Co?! Jak podwaliłem! Paid actor, widzowie. Nie, ja już nie rozumiem. Nie no, co tu się wydarzyło? Paid actor. Dobra, liczymy na pata. Dobra, idę po niego. Put. O, ogarnął. Ty, on może wygrać. Tu. Boże, byłam szach. Patrzcie. Ogarnijcie to w głowie. Tu, szach. Tu. On dobra, gra tu po pionka, no. Ty idziesz tu. Ja tam zamykam się. Wie pan, co to znaczy trapem? Nie prawda. Ja tam będę zamknięty siedział. Najlepsza komedia, jaką kiedykolwiek oglądałem. Dziękuję za content z psychiatryka. Sadowski to mega talent. No. Dziękuję. Jak się przeze mnie popłakał Bruce? Co ty mi piszesz? Ja mam dobre intencje, ja go uczę. Jakby się to spatować? Czasami się zdenerwuję, bo ile można go uczyć? Jak się mógł popłakać przeze mnie? Muszę się spatować jakoś. Tu? Jak na niego nie krzyczy, to mówicie, tu? Że jestem dla niego za dobry. Daj mi pata. Daj mi pata. Zaproponuj remis, to jest dobre. Jak mówiłeś do Oli i myślałeś, że cię nie słyszy, to się popłakał, ale nawet nic złego nie powiedziałem. No, zobaczymy. Łzy Brusa to miód na moje uszy. Nie, na moje serce, co ty piszesz? Tu jest chyba opcja. Mat w jednym. Nie wiem, co tu się dzieje. Let's go, my boy, let's go. Szachowy tapir nie zgadza się na remis w ogóle. Co za opluł mnie. Chłopek mnie opluł, to jest fenomen, nie? Ile musi być ruchów, żeby był remis? Już 50 ruch jest. Za chwilę jest remis chyba. Ile musi być ruchów? Ten debil usłyszał zasada 50 ruchów i myśli, że 50 ruch to remis. Patrzcie, gram cały czas tą samą sekwencję. Nie. Tak jest! Tak jest, padł! Tak jest, łatwo na Brusika.
Ale to było prościzna. Jest najłatwiejsza partia w moim życiu. Nie no, oczywiście żartuję. Z tego cieszę się fest! Patrzcie, patrzcie, prawdziwa twarz Random Brusa wychodzi w takich sytuacjach. Że on naprawdę potrafi grać w szachy, widzowie. On po prostu na wszystkich robi w balona. A? Dlatego dołpata, nie? O Jezu, idę po wodę, bo co wyjebałem.